Servus! Ja jestem Nairo 007. A to jest kolejny odcinek z Minecraft Minigames GTA. I słuchajcie, zaraz przejdę do tego, co robimy w dzisiejszym odcinku, ale jak mogliście zauważyć, ten bałwan był coś strasznie obstrzelany. Biedni nad biednym bałwanem nie chcą się zlitować. W ogóle to dziwnie trochę wygląda w tej koronie. Nawet fajnie. No dobra, nieważne, słuchajcie. Ja w dzisiejszym odcinku dobijam 100 tysięcy. No, chciałbym, żeby to było subskrypcje, no niestety. Niestety tak dobrze nie jest i to nie są subskrypcje, tylko dolary w Minecraft Minigames GTA. Więc, no, niestety nie jest tak dobrze, jakbym chciał. Brakuje nam niecałych 2000, właściwie 1000. Niecałego. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku dobijamy do 100 tysięcy. No niestety nie subskrypcji, ale wiecie, no, jak zasubskrybujecie, to będzie 100 tysięcy subskrypcji. No właśnie. Mi się wydaje, że wszyscy z was tego... Typ ma minigana i myśli, że można pierniczać czy skoczyć. Stoi na wala, jeny siumaryja, w ogóle... Żółty minigan? To jest coś dziwnego, coś tu się zwaliło. To tak zadziała? Musiałam to ściszyć, po prostu. Nie przeżyłbym tego. Dobra, wrzucę, słuchajcie, od razu te monety do tego. Czyli niecały 1000, słuchajcie, nam brakuje. Też mam kilka rzeczy do sprzedania, jak możecie zauważyć. Kombaty, pistole i takie wszystkie różne sprawy. Właśnie, może coś mam jeszcze do oddania do banku, to tam mam bank, nie. Nie w bałwanie, tylko tam, dobra. Coś do, jakieś przedmioty, znaczy do oddania do banku, to mógłbym oddać. Tego knife'a bierzemy do walki, to mogę odwalić, co? Znaczy odwalić, no oddać, nie? To mi się wydaje tyle. Mogę też wziąć już kitka. Kit, panie kicie. Panie kit. Kit z Hubo i Kit Criminal. Homie. Też mi się zastanawiałam nad homie, nad rangą homie. Aktualnie no mamy rzeczywiście nie homie, znaczy nie homie, tylko criminal, tak? Rank up to homie. Ale mi się wydaje, że na razie możemy się bardziej zająć czymś innym. Może w następnym odcinku, jak już będę miał więcej rzeczy niż teraz, znaczy więcej pieniędzy i będę mógł sobie kupić homie, nie spadając do poniżej 100 tysięcy. Dobra, 1000 tutaj to mamy, aha, jeden knife też do sprzedania mamy, to więcej, burrito nie sprzedajemy, więc okej, 2000. I widzicie, mamy już 100 tysięcy. Mi się wydaje, że spróbujemy jeszcze troszeczkę podbić nad 100 tysięcy, bo mamy już je w sumie tak naprawdę, no 100 tysięcy jeden. 101 tysięcy bardziej, a nie 100 tysięcy jeden, bo to taka prawda. Dobra, burrito odłożę, bowl mamy, więc bowla sobie też odłożę. To jest takie głupie, bo po zjedzeniu chicken soup dostajemy bowla. To jest takie właśnie. Sobie go wezmę jeszcze na ten czas wojski. Chwycę na taśmie przypięty ten bowl, czyli miskę. Dobra, słuchajcie. Będę już szedł do walki jakieś w miarę, mi się wydaje, że od razu nie dednę. Ostatnio, jak gry sobie grałem, dostałem bardzo dużo fajnych rzeczy. Też mi armor uwalnęło jedno, no nieważne. I ten Nikes, no dupy one są po prostu, ale dobra, no coś dają, tak? Ile? Plus jeden armoru, czyli plus tą jedną połówkę taką armoru, to takie trochę to słabe. Ale dobra, mi się wydaje, że możemy iść już do ataku. 17 razy mi ochronią, te 76. Dobra, słuchajcie. Idziemy do walki, pozbieramy trochę. Też właśnie, ale czekaj, zanim to zrobię, zrobię sobie, spróbuję znaleźć rank up to homie 25 tysięcy. No to raczej w dzisiejszym odcinku tego nie będziemy mieli. Następnym niekoniecznie, na pewno za dwa odcinki już będziemy mieli tyle pieniędzy, by sobie kupić tą homie bez straty 100 tysięcy. Bo tak jakoś mam w kaprysie, żeby wiecie, nie stracić to 100 tysięcy, a mieć rankę homie, tak? Wow, panie. Spróbuję z panem Hunterem. To jest Hunter, to mi się nie podoba. Dobra, mogę już walić, tylko teraz problem polega na tym, czy on będzie dla mnie pokonojowo nastawiony. Na razie w ogóle nie jest do niczego nastawiony, że tak to ujmę. Ja sobie wolę odejść, wiecie? Wolę odejść, bo nie wiem przypadkiem, czy on nie ma minigana, wiecie? To jest takie... Zresztą widziałam, że ma bardzo dobrą tom. Jak to się nazywa?
kamizelkę kuloodporną, więc wolę się z nim jelać. Nie, naprawdę, wolę. Ojojojo, pan gościu z jetpackiem. Zauważył mnie. Co to fa... No nie, no facet miał tom. Jakie przesrane. On miał tom, jak to się nazywało? No nie wiem, taka... No samurajska taka, nie wiem. W każdym razie straciliśmy wszystko! Masakra. Wiecie co, ja pójdę... Właśnie MG mamy. Tu, czekaj, miałam Azalus SMG sprzedać chyba, nie? Jednego... Muszkiety mam do sprzedaży, właśnie. Muszkiety mam do sprzedaży. Mam trochę rzeczy do sprzedaży, zapomniałam powiedzieć. Crown, Pube Crown mamy sobie jeszcze. Azalus SMG chyba też mamy do sprzedania. Zobaczę, może coś jeszcze mamy do sprzedania, bo właśnie zapomniałam to zrobić. MG mamy tutaj wszystko po razy jeden, to nie będziemy sprzedawali tego, co mamy razy jeden. A czekaj, Bulletproof Rifle. Bulletproof Rifle, zaraz zobaczę też, ile to kosztuje, czy to nie jest jakieś super drogie. MG, ile mamy jeszcze MG tutaj? 3 MG, jedno MG możemy sobie sprzedać, jedno MG w backpacku też mamy, więc jest w miarę dobre. A Azalus Rifle w ogóle zauważyłem, że mamy mało. Więc mogę sobie to MG, albo dobra, dzisiaj na razie teraz nic nie wezmę. Jedno MG sprzedam, to na tyle. Toś tyle i toś chyba tyle. Knife. To jest ten knife, to ja go... Dobra, mi się wydaje, że tak o. MG mamy 3, okej. Okay. Bulletproof Rifle, zobaczymy, czy jeżeli to kosztuje, kurczę, to się okaże 10 tysięcy, oczywiście tak nie będzie. Ale jeżeli to będzie duża suma, no to nie wiem, czy ja to będę sprzedawał, się okaże może, że... Nie jest jakaś tak super duża. Muszkiety to są 2000, Azalus Rifle MG też sprzedam 6000. Opłaca się to brać. Dobra, 6000 mamy, Pim Crown sobie wezmę. Bo mi się wydaje, że korona pimpa jest pimpa, jak to dziwnie brzmi. Nie wiem, jak to czytać, żeby to tak dziwnie nie brzmiało, jak nie wiadomo co. Nie będę mówił co, bo to tak trochę dziwnie brzmi, dlatego nie chcę tego powiedzieć. Dobra. Co 7 tysięcy, 25 tysięcy, no mi się wydaje, że nie będzie łatwo zarobić. Bierzemy nic właśnie, nie bierzemy nic, mogę w ewentualności. Tak, wezmę sobie 16 karotek. 16 karotek chciałem, dobra. 16 karotek bierzemy sobie tak do, żeby mieć coś, co jest w miarę czego. I idziemy, mi się wydaje, na warp, albo w ogóle to... Chyba sobie wywalę Pimp Crowna też. Pójdziemy tak bez niczego dzisiaj. Tak o, po prostu, sobie mi się tak wydaje, to jest taka bardzo fajna sprawa z pójściem bez, nie mając nic. Mamy tyle, ile? 5 crownów? Dobra, weźmiemy sobie to. Też przydałoby się, no właśnie, na ten domek jakoś kupić, żeby mieć te większe skrzynie. W ogóle, to wiem, że jest też możliwość powiększenia sobie backpacka i banku też. Nie wiem tylko, jak to zrobić. Szukałem po necie, po YouTubach. Po wiki tego serwera, po normalnie, po prostu po drodze szukaj, znajdź może. Mikro SMG, dobra broń na start. Na start mówię. Ło, ktoś z jetpackiem lata. Jok! To ten sam typ! I frajer nie zabrał moich rzeczy. Jeny się Maryja, dwa razy natrafiłem na tego samego typa. Z jetpackiem. Co to miało być? Po prostu powalona, nie, no masakra jakaś. Dwa razy na ten tego samego typu. Dobrze, że nie wziąłem MG. No, naprawdę, dobrze. I warp, bo słuchajcie, no ja nie wiem, no tego sobie nie wyobrażam. Spróbuję teraz już bez niczego, naprawdę bez niczego. Co to ma być? Naprawdę, są VIP-y, to są chyba VIP-y, które mają jetpacki, te właśnie katany. O, katana to się chyba nazywa. Tylko tak, za ile? 4 minuty. No to widać, że koło, że tutaj gdzieś był typek. Tylko nie wiem, w którą stronę poszedł. Mam nadzieję, że nie w tamtą. Nie w stronę, w którą teraz pójdę. Dobra, to jest bardzo fajne miejsce i tam jest super dom. Tak, tylko że on już jest kupiony. To jest taki problem. Ale naprawdę, on jest super, przesuper. Przesuper. Tam jest fajne tam miejsce, tam się często szwendają jakieś typki. Ale często one mają dobre broń, a są lamami na jasną, po prostu walniętą. No wiecie. No tak, taka czy takie życie. Po prostu nie wiem po prostu nic, kompletnie nie kumam. W ogóle, wiecie, że my mamy taki Christmas? No, to takie coś. Czyli chyba jeszcze 2 godziny? To będzie trwało jeszcze 2 godziny? Czyli czy ja dobrze rozumiem, że za 2 godziny przestanie ten bałwanek, co jest na spawnie, zniknie? Nie, no raczej nie, ale ten. Za 2 godziny skończy się jakiś Christmas.
Nie wiem, co to kompletnie jest. Spróbuję sobie wejść tędy. Tak trochę się zapuszczam. Ale ja mam skrzynkę. Mam nadzieję, że tutaj będzie otwarta jest. Dobra, pójdę sobie po tą skrzynkę. Nawet dwie. Tear gas. Tear gas. Dobra, 5 tear gasu do sprzedaży na pewno. Bardzo się przyda. Jeszcze tylko tą skrzynkę. O, dobra, dużo fajnych rzeczy. Sobie to wezmę, tylko szkoda, że żadnych broni, tylko bomby. Tylko bomby. To mi się nie podoba. Ja naprawdę bomby nie lubię za bardzo. Pimp Crown sobie już wezmę. Tak jakby coś, to może ten, ale nie mam kompletnie broni. Nic, zero broni. Co mi się bardzo nie podoba. Nie mam broni żadnej, nawet głupiego pistoletu. Nie mogę sobie wziąć skita, ale dobra, mniejsza z tym. Na razie pójdę sobie w tamtą stronę, albo w sumie tam... Dobra, nie. Idę sobie w tą stronę. A gdzie jest ten dom? Tu jest ten dom, właśnie. Chciałam wam go jeszcze tylko pokazać. I ja wezmę sobie... mi się wydaje, że mogę sobie wziąć tak z 6 karotek. No, tak sobie, żeby przekąsić coś. Okej. Okay. Mamy coś do jedzonka, więc możemy iść. Ten dom jest, on jest super, naprawdę. On jest prze super. Tu jest wejście, on chyba jest już czyj. Kiedyś sprawdziłam chyba, nie? No właśnie. Gamer, no, gamer. No, to niestety. Mamy skrzynę otwartą, dobrze, to mi się podoba, ale kolejny tir gas. No, właśnie. Kolejny tir gas, no to mi się nie podoba, ten dom jest bardzo fajny. Bardzo dobry, mi się wydaje, że to w ogóle teleportuje cię tam na górę od razu, bo to widzicie, nie ma wejścia. Dobra. Tak to wygląda, no dobra. Dom jest super, naprawdę, patrzcie, ja bym jak tam miał dom, kiedyś tam się zamierzałem, tylko jak się dowiedziałam, że to już jest czyjeś, to było mi smutno, tutaj są, nie ma co tutaj mówić. Słuchajcie, szukam tu jakiegoś typka, nie ma, mam nadzieję, że nie spotkam od razu gościa z tą kataną, co tu lata, że nie przyleci w moją stronę. Co to jest za miejsce? To jest jakiś chyba biurowiec, tak mi się wydaje. No, taki nie super nowoczesny, taki troszeczkę stereotypowy, tak jakby. Znaczy stereotypowy, taki... No i taki, chociaż może nowoczesny. Nie, raczej nie. Dobra, no nie wiem, no idę w to miejsce, idę już, doszedłem do fabryki. Pójdę sobie też do tego, jak to się nazywa, do morza. No. Do morza, to jest morze, w sumie. Chyba, że wielkie jeziora, no to ja nie wiem, no to sorry, no. Nie posiadam takich informacji o tym serwerze. No. Nie będę tam płynął, bo tam po prostu to nie ma kompletnie sensu. Dobra, lecę tu, lecę, żadnych skrzyń nie widać. To jest taki problem. Nie ma żadnych skrzyń. W ogóle sprawdzę coś. A nie, tutaj jest woda, a tutaj nadal jest schodzenie takie, schodzi to tak ten, normalnie, bo widziałam jedną wyspę, gdzie ona pływała, tak, gdzie taka jedna wyspa była. To chyba jeszcze niedokończona po prostu wyspa. Spróbuję tam wejść. Okej. Okay. Zobaczymy, czy tam nikogo nie będzie przypadkiem. Tu kiedyś była... Miałam walkę z naprawdę strasznym... No, frajerem trochę, bo... nikogo tam nie ma. No bo słuchajcie, podchodzę, widzę tego gościa, nie? Gościu trzyma minigana i nie potrafi mnie wtrafić. A ja mam pistolet i go zabiłem. Facet postawił tę bombę czasową taką i ona, o kurczę, czyli ktoś tu był, i ona, ta bomba czasowa, on myślał, że ona wybucha od razu, nie, postawił ją, ona czeka, tak patrzy, że nie wybucha, uciekło i pomyślał pewnie, że ja na nią wejdę i wtedy wybuchnie. A nie byłem taki głupi, poczekałem chwileczkę, wybuchła, sobie przeszedłem, pogoniłem za gościem, stał za rogiem, rozwaliłem go. Taka historia. OMG knife i pipe. Pi bardziej, nie pipe. Pipe to rura. Dobra. Knife'a se wezmę, MG mamy i pi. To jest jakieś takie dobre chyba ciasteczko. Mam nadzieję, że dobre ciasteczko. Mamy MG, troszeczkę możemy z niego nawalać. W ogóle bardzo fajnie teraz wygląda to MG, patrzcie. No kozacko, szkoda, że tutaj nie będzie widać. W ogóle czat się chyba znowu mi powiększył. Co to gdzieś? Nie wiem, czat mi się chyba ciągle powiększa. Tak mi się zdaje. Dobra, pójdę sobie też trochę Soul Sand mnie tutaj ten. Tam lepiej nie wchodzę. Ja mu się wydaje, że może sobie szybko tylko chat settings i pomniejszę chat, gdzie tu jest. To skala właśnie. 60
70%? 70%. Takie mniejsze będzie rzad. Będzie teraz lepiej trochę. No teraz mi się powie. Dobra, słuchajcie, idę tam. Mi się wydaje, że z MG nie można się za bardzo tam cykać iść. Idziemy. Idziemy i wszystkich rozwazimy. Rozwazimy jak mi swazi. Rozwali wszystkich normalnie. Dobra, mi swazi idzie wszystkich rozwalić. Tylko wiecie co? Wezmę sobie troszeczkę więcej marchewek. Tak na wszelki wypadek, bo wiem, że mogą się przydać. Marchewki się mogą przydać. MG, dobra broń, ale niestety z miniganem nie da rady. Mhm. Jej odrzut po damage'u jest za mały, by wygrać, no też nawet z tą kataną, nie? Jedzonko, jedzonie. To nie chcę kupować tego, tylko chcę wziąć sobie to. A dobra, odłożę. W ogóle wiecie, co tam szedłem? Możliwość kupowania naboi, tak jakby coś. Bo każda broń, wiecie, ma skończoną ilość naboi. I tam się właśnie kupuje naboje. O, mam Azalus Rifle, to dobrze. I SMG. Mi się wydaje, że mam trochę ten. Frisk Chicken. Mi się wydaje, że możemy wziąć. O, kolejna skrzynia. Zobaczymy, co tam będziemy mieli. Może coś dobrego. Molotov Cocktail i Nightstick. Nightstick jest chyba strasznie do dupy, z tego co pamiętam. Molotov Cocktail i Nightsticka sobie będę miał, trzymał będę. Dobra, mam trochę rzeczy, mi się wydaje. Nightstick, on jest bardzo słaby, ma damage chyba. Wiecie? Tam idę. Z MG oczywiście w ręku, bo to jest super broń. Żeby nie było. Bardzo dobra, tylko mówię, no, nie ma za dobrego odrzutu, tak? Znaczy, do odrzut, no. Bardzo szybko zabija, ale jak ktoś ma super zbroję i ma tą katanę i zdąży podbiec, to po tobie, nie? Bo katana na dwa zabija. To jest do dupy, że tak to ujmę, i to też jest w miarę do dupy. This isn't our proper weapons. To, nie wiem, co to znaczy. Proper. Nie wiem. Ale nie wiem, dobra broń? Nie wiem, raczej to... Ha, chyba, że strzelająca. Nie, naprawdę nie wiem. Nie znam takich wszystkich różnych wyrażeń angielskiego, więc nie powiem wam, co to jest. Chyba, że wy wiecie. No to mi napiszcie w komentarzu, bo ja chcę wiedzieć. Tam była ta skrzynia, tylko nie wiem, jak to się dostać. Jest jakieś przejście. Jest ciemno. Chciałbym, żeby się rozjaśniło. Chyba, że shadery zaraz wywalę. Dobra. Tu jest troszeczkę niefajnie, ale dobra, pusta skrzynia. Heavy na... Pump shotgun. I pusta skrzynia. Na pewno sobie wywalę to mołotowy za pump shotguna, bo to jest coś w miarę drogiego. I też sobie bym wywalił, wiecie co, ja chyba będę już kończył nawet grę na tym świecie teraz, bo mamy dość dużo rzeczy teraz do sprzedania, tak fajnie. Tak, w takich fajnych. W ogóle to, kurde, ma chyba... A, w ogóle nie ma odrzutu, ja myślałam, że nawet tak... To nic, zero odrzutu ma. Wiecie co, słuchajcie, ja będę już chyba kończył, ponieważ mamy dużo rzeczy, które mam w ekwipunku, nie mam jak też dać do wiecie czego. Więc ja chyba sobie teraz zrobię spawna. Dobra, biorę sobie spawna, biorę MG i jak coś tutaj czekam. Tak wiecie, bo w sumie to się uzbiera na troszeczkę kasy i wiecie. Nie, jeżeli coś dostanę, jakieś jeszcze kilka super broni, to ja nie będę miał gdzie to odłożyć, tak? I furę kasy mi się zmarnuje, jak zginie, więc wiecie, o co chodzi, nie? Nie? No właśnie. Okej. Więc bierzemy to i sprzedajemy w ogóle, może spróbuję sprzedać tak SMG sprzedajemy, pump shotguna sprzedajemy, to sprzedajemy i możemy nawet już sobie wziąć kity i sprzedać. No właśnie. No dobra. Więc mamy dużo naprawdę rzeczy do sprzedania. Pyk, 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 pyk i jeden ten. Opyk. I ile to mamy? 4000. 4700. Ja nie wiem, wiecie co? Mi się wydaje, że ja spróbuję się coś pozbierać i coś sobie sprzedać zaraz. Może tutaj coś się znajdzie jeszcze. A Azalus Rifle raczej nie. Burgery. Może by zacząć jeść burgery. Tactical Mask. Wywalę stąd. Pancy jeszcze mamy, no przecież. Chicken Winky. Naprawdę nie wiem, co to jest. Tego się ani nie daje się, ani nic. Nie wiem, co to jest, naprawdę. Ani... Nie ma w tym ukrytej naboju, w broni, nic, nie da się tego wyrzucić, to nie chodzi, nic, po prostu, nie wiem, po prostu chyba easter egg taki trochę jakby.
Dobra, w ogóle mamy dwa pancy. Pantasy na 31 trwałości i na 34 trwałości. No dobra, słuchajcie. Ha. Muszę też trochę rzeczy posprzedawać. Te rzeczy nie sprzedaję, ale tak, może sprzedam sobie coś stąd. Mam trzy Azalusy, jedno MG, takie tutaj. O, sticky bomby trzeba sprzedać, no bez ja jeszcze. Sticky bomby. To sobie odłożę. Burgery. Burgery zamiast tutaj będą tutaj. Od razu będę miał więcej miejsca w backpacku. Patrzcie. 4 plus 4, no to 8, nie? To już od razu mamy 8 miejsca w backpacku. Idziemy to wszystko sprzedać. W ogóle ten. To jest najgorsza broń. Stun gun. To jest najgorsza broń. Mówię. Najgorsza w świecie broń. Ma super mały damage. I damage, patrzcie, jest na najniższym poziomie damage. Fire rate, czyli prędkość strzelania, jest super też niska. No, w ogóle to ma tylko jeden strzał, tak na marginesie. Super niska. Ale bardzo to wybra, chyba to jest celność, nie wiem. I range. I bardzo mało, znaczy bardzo... Niedaleko strzeli. Ale idealnie w miejsce, w które wystrzelisz, no nieważne. Ale tu mówię, damage jest do dupki, więc... Naprawdę nie opłaca się tego brać. Dobra, to. Sticky bomby, to nie sprzedaje wszystko. Aha, knife'a. Proszę. I 6000, pyk. I mamy 7000. Nie wiem, za co ten jeden tam K. Chyba coś skądś tam dostaliśmy, w każdym razie. I mamy już 114 tysięcy. Mi się wydaje, że w takim razie, w następnym odcinku, już będziemy mogli mieć, wiecie co, no, jak to się nazywa? Nową rangę, tak? Knife, Pimp Crown, mamy trochę za dużo tych Pimp Crownów. To sobie zabiorę, to mam tutaj Pimp Crown, odłożę, to też sobie odłożę. Mi się tak wydaje, że okej. No i te pancy też sobie odłożę i mam pełny teraz ten. Ender chest, pełny. No dobra. Pancy se założę w takim razie. Ciasteczka. No nie wiem za bardzo. Nie mam gdzie ich odłożyć, więc może sobie będę je tak jadł. Gdzieś jakoś tak... Aha, fried chicken. To tam mamy jeszcze do odłożenia. Pym. No dobra. Mamy w miarę, można powiedzieć, wszystko uporządkowane. I pod koniec odcinka chyba już to będzie... Chyba już nie wejdziemy na walkę, tak mi się zdaje. Ale mogę jeszcze spróbować w ewentualności. Chociaż nie, raczej już nie. To ma super damage. Damage maksymalny. Maksymalna... Accuracy. Range prawie maksymalny. No. I fire rate minimalna. To mamy za to duży, dobry fire rate. W miarę bardzo słaby damage, ale dobry fire rate, czyli damage jest bardzo dobry też. Słabo trochę z celnością. I range daleko w miarę strzela. Dobra. No właśnie, ciągle mam zepsute te. To nie, ale ciągle mam zepsute bronie. Nie wiem, to tak jakoś. Szkoda trochę. Ale patrzcie, nie wszystko, czy tylko naboje? Nie, ale bronie tak. To jest dziwne, słuchajcie. Dobra, jeszcze mógłbym sobie spróbować w sklepie ze zbroją coś sobie kupić. Na następny odcinek albo tak na ten. Coś słabego. Nike, za ile stuwa? Pik! Dobra, co to? Ile to ma? Nie wiem ile. Ale w każdym razie jest. Okej, Pimp Crown, taka w miarę dobra zbrojka. Mi się wydaje, że możemy coś takiego wziąć. Aha. No wiesz, to się... Takie zbroje, na przykład taka głupia zbroja, ona jest dobra. Ona się przydaje, ale tylko pod jednym warunkiem, że nie trafisz na gościa właśnie z maczetą, albo z miniganem, albo z RPG-iem, albo z homing launcherem. No to takie, wiecie. Tak no ogólnie to się przydaje, jak natrafisz gościa z pistoletami, z jakimiś knife'ami, z jakimiś Azalus Rifle'ami, czy takimi różnymi rzeczami. SMG, mikro SMG, takie rzeczy. To się nawet przydaje, nawet z MG. No. Dobra, słuchajcie. Ja będę się w dzisiejszym odcinku już z wami żegnał. W tym oto dziwnym, bardzo dziwnym stroju i polecam ogólnie obejrzeć dwa odcinki. Odcinek ze świąt. Tak, polecam. Odcinek ze świąt. W karcie macie teraz ankietę. Nie ankietę, tylko ten odcinek. I jeszcze Sylwesterek też możecie sobie obejrzeć, bo zrobimy jeszcze odcinek ze sylwestrowy odcinek, dobrze. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Ja będę się już z wami żegnał z moimi 100 tysiącami. Do zobaczenia.
Najpa. Napa.